Filozof Grecji Platon niespecjalnie poświęcał czas agatom, bowiem jedynie dobro najwyższe cenił. Umarł, więc to się raczej nie zmieni. W młodości święty Augustyn z lubością popatrywał na biusty. Dziś w wielu kościołach stoi jego biust ku uciesze zakonnych sióstr. Filozofia, miłość mądrości, po filozofach tylko kości. Święty Tomasz z Akwinu po wodzie wypijał nieco dżynu. Zapewne z tego powodu brzuch miał jak Tomaszów dwóch. Filozofa Parmenidesa męczyła okrutnie pusta piesa i żony po każdych zakupach ściema. Wszak widział, że but jest, a ona nie, butów nie ma. Filozofia, miłość mądrości, po filozofach tylko kości. Heraklit z Efezu narzekał, że nie ma już takiego jak kiedyś Jezu. A jeszcze powiedział mu na Akropolu pewien gej, że plus też w sumie Antarej. Kartezjusz, czyli René Descartes, po obiedzie zasiadał do kart i mając smutno nad tyrem, myślę, lecz kasy nie mam, więc po jaką cholerę. Filozofia, żygemist, Platon, to po prostu bizantyjski beton. A zresztą, kto go dziś wspomina? Najwyżej studenci, na pewno nie rodzina. Filozofia, miłość mądrości, po filozofach tylko kości.